Jestem ciekawa, co w tym ćwiczeniu indywidualnym sobie wypisaliście, jak myślicie o tym, co to znaczy być empatycznym, być empatycznym, czyli jakim? Co znalazło się w Twojej głowie, co przyszło Ci na myśl, jak o tym myślisz? Ja podzielę się z tobą taką swoją refleksją na temat mojej pracy, bo często z grupami pracowniczymi, z firmami, kiedy zaczynam współpracę, to właśnie dotykamy takiego tematu hmm, czym jest empatia, rozmawiamy o tym często. I bardzo często na tym wstępnym etapie dowiaduje się, że empatia jest dla bab, czyli jest synonimem czegoś bycia słabym. Że w pracy, w domu nie ma miejsca na empatię i emocje, że to jest właśnie słabe, jakieś takie, że właśnie to jest oznaka słabości i że nie warto to, tego mieć w sobie. Właśnie jak jesteś empatyczny, to jesteś słaby, empatia to współczucie i pocieszanie, empatia to coś o płakaniu z drugą osobą. No, niektórzy też mówią, że to jest jakiś kolejny wymysł. Są też tacy. Niektórzy myślą też tak, że jak będę empatyczny w pracy, w domu, z znajomymi, to wszyscy wejdą mi na głowę. No i niektórzy też kojarzą empatię z dziećmi. O dzieciach dzisiaj będziemy trochę mówić bardziej o rozwoju empatii, jak to, jak to wygląda u nas, ludzi. No i niektórzy mówią, że tylko dzieci potrafią być prawdziwie empatyczne. No, i, i więc jak to jest z tą empatią, czym ona jest? Ja dzisiaj jeszcze chcę Wam powiedzieć o tym, czym jest dojrzała empatia, bo taką właśnie, o takiej właśnie myślę. Więc empatia to jest naturalna zdolność człowieka. Jest wrodzona dla, wrodzoną dla człowieka predyspozycją i w ciągu życia rozwija się w bardzo skomplikowaną strukturę poznawczo-emocjonalną. I mam pomaga uczyć się siebie nawzajem, dotyczy właśnie wszystkich. Wchodząc w empatyczny kontakt, odzwierciedlamy uczucia drugiej osoby, ale tak jakbyśmy byli nią, ale ze świadomością własnej odrębności to ważna rzecz. Taki mój ulubiony, moja ulubiona definicja empatii, to, to jest taka, że, że nie jestem twoimi emo emocjami, ale jestem z nimi. To oznacza, że kiedy jesteś smutny, ja widzę, że jesteś smutnym i y jestem z tobą, jestem z twoimi emocjami, ale y nie jestem nimi, czyli to nie znaczy, że jestem, będę też smutny. Ja swoją emocję mogę mieć taką, że jestem właśnie szczęśliwa, ale to nie. Nie powoduje, że tracę z tobą kontakt albo zrywam z tobą kontakt. To jest właśnie ta odrębność sw swoja odrębność, świadomość swojej odrębności w empatycznym przeżywaniu w kontakcie empatycznym jest kluczowa. I dlatego. Empatia nie jest zarażeniem emocjonalnym i nie jest sympatią i nie jest tylko współczuciem, bo jeżeli zarażamy się emocjonalnie, to to jest taka sytuacja, kiedy ktoś jest smutny i my też mamy poczucie, że powinniśmy być smutni, dlatego że ten ktoś drugi jest smutny. To jest zarażenie emocjonalne. Nie jest też sympatią, bo czasami dojrza właśnie dojrzała empatia pomaga nazwać komuś emocje, pomóc mu w nazywaniu jego emocji, jego stanu emocjonalnego. Na przykład: widzę, że się złościsz albo widzę, że jesteś smutny, przygnębiony. I to, i mogę to mówić z sympatią, ale empatia nie jest sympatią. Właśnie nie jest to Myślę, że bycie empatycznym to też mówienie komuś życzliwie o tym też, co jest nie tak. Możemy być w tym też empatyczni. No, i nie jest współczuciem, yy, tylko nie, nie, nie kojarzmy ją tylko z czymś takim jak yy, albo miłosierdziem, jak, jak Caritas, prawda? Yy, bo, bo jest to, yy, bo mamy świadomość swojej odrębności, to jest coś ważnego, co ja bym chciała Wam tutaj dzisiaj przekazać, że jestem z Twoimi emocjami, ale nie jestem z nimi. Mi ten, ta definicja otwarła oczy. Zrozumiałam wtedy, że często przeżywam jednak zarażenie emocjonalne, i że jak ktoś jest smutny, to, to ja też jestem smutna. Mam też bardzo dobrą dla, dla Was wiadomość, dla Ciebie wiadomość, że jesteśmy szczęściarzami. Dlaczego tak myślę? Bo jesteśmy biologicznie wyposażeni w umiejętność odbierania sygnału emocjonalnego od drugiej osoby. Łatwo sobie to. Wyobrazić tego doświadczyć, gdy wilgotnieją nam oczy na filmie. Ten rodzaj jest bardzo podstawowy, ten rodzaj reakcji, i w czystej postaci cechuje właśnie małe dzieci. No, przypomina to zarażanie się emocjami, ale nie ma tu jeszcze tej poznawczej reprezentacji stanów drugiej osoby, czyli dziecko, które płacze, bo inne dzieci płaczą, nie wie dlaczego to robi. Hmm. Dzieci w ogóle w wieku od 18 miesięcy do 2 lat są na ogół naturalnie empatyczne. Co to znaczy? To znaczy, że yy, na przykład próby pocieszenia innego płaczącego dziecka podejmują takie próby. Pocieszania innego płaczącego dziecka, ale one są mało skuteczne. Zapytacie dlaczego? No bo co można zrobić, żeby to drugie dziecko nie płakało? Najczęściej dziecko robi w stosunku do płaczącego dziecka to, co jemu samemu daje satysfakcję. Czyli daje mu na przykład swojego misia albo przeprowadza swoją mamę. I teraz zobaczmy, my mówimy tutaj o dziecku, które ma 18 do 2 lat, prawda? E i, ale zobaczmy, że dorośli też często po, pocieszają nas tym, co im samym przynosi ulgę. Zwróćcie uwagę na to, jeśli doświadczacie jakiejś emocji, komuś jest smutno, komuś coś tam się dzieje konkretnego, i próbuje wzbudzę to Was chęć właśnie pocieszania. I po, zauważcie, czy pocieszacie. Koncentrując się na tej drugiej osobie i myśląc o tym, jak ta osoba przeżywa i co jej może pomóc, czy inaczej idziecie takim swoim, swoją strategią pomagania, czyli mi pomaga. Mój miś, to dam ci y, mojego misia, prawda? Albo mi pomaga moja mama, y, mówiąc tym przykładem z dziećmi, to ja ci przyprowadzę moją mamę. Tymczasem to jest właśnie nieskuteczne. Tak samo dla dziecka y, jest to nieskuteczne, widzi to dziecko to. Tak samo w świecie dorosłym to też jest nie, nieskuteczne. Bo i y, 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 czasami jest tak, że y, dodatkowo złości lub martwi osobę cierpiącą, ponieważ nie trafia. W jej oczekiwania czy potrzeby. I, I co jest jeszcze ważne w tym naszym rozwoju empatycznym? Wróćmy jeszcze raz na chwilkę do dzieci. Na tym etapie, do dwóch lat, dziecko traktuje inne dziecko jak siebie samego. Stąd wynika to, że przynosi swojego misia, i stąd wynika to, że przynosi swoją mamę, jeśli drugie dziecko płacze. Ale jest, jest przełom też w rozwoju y, dzieci y, i to jest bardzo ciekawy przełom w życiu dziecka. To jest chwila, w której odkrywa, że każdego co innego uspokaja i kiedy widzi płaczące dziecko, to przynosi mu jego misia albo przyprowadza jego mamę. I to jest naprawdę przełom i odkrycie y, i to jest coś, co właśnie pokazuje, że my rozwijamy, możemy. Rodzimy się empatyczni, ale możemy też rozwijać tą naszą empatię. I właśnie ja bardzo do tego zachęcam. To jest trochę tak, jak chodzimy na Nording Walking chodzimy na spacery, chodzimy na siłownie, biegamy i rozwijamy nasze mięśnie, nasze partie mięśniowe. Więc y, powiedziałabym, że empatia też jest jakimś mięśniem, tak metaforycznie, który należy rozwijać, o który należy dbać, przez właśnie gimnastykę. Czyli właśnie to, co robimy w tych odcinkach naszych empatycznych, y, psychologicznych, y, że rozwijamy naszą świadomość, samoświadomość i Próbujemy popatrzeć na nasze życie nie przez pryzmat naszych nawyków, ale przez pryzmat realnego nawiązywania kontaktu z drugą osobą. I chcę Wam teraz opowiedzieć jeszcze o dojrzałości empatycznej, bo wydaje mi się to bardzo ważne z mojego punktu widzenia i to jest coś, co chciałabym Wam też przekazać. Czym jest ta dojrzałość empatyczna? Przejawia się w tym, że potrafimy znaleźć adekwatny sposób reakcji na swoje empatyczne przeżycia. To, że towarzyszymy komuś, gdy ten cierpi, lub walczymy, gdy trzeba stanąć w czyjeś obronie. No i jest wielka różnica pomiędzy adekwatnością emocjonalną a empatią emocjonalną. Zauważmy, że naturalną, empatyczną reakcję na oglądanie ofiary jest współczucie, ale adekwatną Reakcją na oglądanie ofiary jest obrona. Ale czy potrafimy empatyzować też z agresorem? Analizując procesy dojrzewania empatycznego, okazuje się, że dopiero ta zdolność świadczy o naszej pełnej dojrzałości empatycznej. No to zapytacie, czym w takim razie, Agnieszko, jest dojrzała empatia? Spróbujmy prześledzić to na przykładzie. Wyobraźmy sobie, że znajdujesz się w pokoju ze znajomym, który właśnie dowiedział się o tym, że zwolniono go z pracy. Jest potwornie przebity, zdenerwowany, ma poczucie, że jego świat się zawalił. Jego emocje falują od smutku do wściekłości. Cała sytuacja budzi w tobie sporo napięcia i lęku własnego, no bo nie wiadomo, czy to koniec ze zwolnieniami, czy ta sytuacja też może mnie dotyczyć. Więc zimny dreszcz przechodzi ci po plecach. Może następny na liście jesteś ty? Tak sobie myślisz. To są emocje związane z Twoją sytuacją. No ale jednocześnie czujesz też współczucie, no bo znasz sytuację kolegi, wiesz jak bardzo był zaangażowany w ostatni projekt i jakie nadzieje z nim wiązał. I możesz też poczuć fizycznie, odczuć poczucie zawodu, niesprawiedliwości, choć z drugiej strony wiesz, że jest kryzys i w firmie spadły przychody, i że nie ma za co utrzymywać dotychczasowego zatrudnienia. Popatrzcie, ile tutaj jest elementów, które się składają na nasze przeżycie. I tak właśnie działa złożony mechanizm dojrzałej empatii. A przecież przeżywane emocje mogłyby skłonić Cię też do różnych działań. Na przykład strach o siebie powoduje, że postanawiasz natychmiast dowiedzieć się, jak się sprawy mają, a sytuacja kolegi schodzi na dalszy plan. Jeżeli cię zalewa ten strach, przestajesz niestety odczuwać empatię i zachowujesz się skrajnie egocentrycznie. Jeżeli jednak to ty kontrolujesz emocje, a nie one ciebie, odczuwać możesz współczucie owocujące chęcią pomocy. Niestety tu nie koniec pułapek. Możesz to zrobić niedojrzale, egocentrycznie, wręcz inwazyjnie. Na przykład możesz powiedzieć, nie martw się stary, jakoś to będzie, albo możesz powiedzieć, chodź na piwo, trzeba się uchlać to mi nie. Albo możesz powiedzieć, ojejku, co ty teraz zrobisz? Albo, jak słoń w składzie porcelany, musisz teraz się przygotować na rozmowę z żoną. To wszystko pod pozorem pomocy pomaga ukryć własną bezradność i chęć jak najszybszego zredukowania nieprzyjemnego twojego stanu emocjonalnego. Możesz też przejąć emocjonalnie całą sytuację. Tak się wściec na pracodawcę, że ciebie trzeba będzie uspokajać. I w powyższym przykładzie, prawdopodobnie trudniej jest zareagować dojrzale, ale daje się dużo więcej, ale daje to dużo więcej satysfakcji, prawdziwej satysfakcji, bo istotą jest tu sztuka pełnego skoncentrowania się na drugiej osobie, i o tym właśnie traktuje dojrzała empatia czyli pozwolenie poczucia tej osobie Twojej obecności, zaangażowania, życzliwości. Możesz zapytać, czy chcesz zostać sam, czy wręcz przeciwnie, potrzebujesz być z kimś? Ton głosu, ruchy Twoich oczu, mimika twarzy zasygnalizują Twoją życzliwość. Możesz też zaproponować rozmowę albo milcząco usiąść niedaleko i być obecnym. Możesz wskazać jasne strony, zaoferować długofalową pomoc albo pomóc mu odreagować, bo człowiek w silnych emocjach ma dodatkowo jeszcze się wstydzi tego, że nie panuje nad sobą. No i właśnie dojrzałość empatyczna opiera się na tym, że nie odcinając się od swoich emocji, ba nawet czerpiąc z nich energię i siłę do działania, koncentrujesz uwagę na drugim człowieku. Dzięki temu dość szybko usłyszysz, czy to, co proponujesz, jest dla kolegi pomocne, akceptowalne, czy wręcz przeciwnie. Usłyszysz jego prawdziwe potrzeby o to chodzi. Możesz podążać za nim, dając to, czego w tym momencie potrzebuje, milczeć na przykład, albo mówić, żartować, albo przytulić, wyjść albo towarzyszyć. Albo możesz też zarazić go optymizmem, humorem lub pozwolić mu nabrać dystansu. I to jest ta cała gama sposobów na to, żeby udzielić rzeczywistej pomocy w konstruktywnym przeżyciu sytuacji. I dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie myśleć o dojrzałej empatii, żeby. Myśleć o tym, jestem teraz z Tobą, jestem z Twoimi emocjami, ale nie jestem nimi. I to ze swojego takiego doświadczenia empatycznego czy empatyzowania z drugą stroną mogę wam powiedzieć o tym, że często pytania związane z tym, co mogę dla Ciebie zrobić, albo czy właśnie wolisz być teraz sam, czy mogę ci potowarzyszyć? Pozwalają właśnie na realny kontakt z tą drugą osobą i realną pomoc, która niesie moc, a nie sfrustrowanie, czy właśnie takie poczucie zbawiania świata, albo mówienia, że ja wiem lepiej, jak ci pomóc. Właśnie takie. Zadawanie pytań tej sytuacji, tej osobie, która coś mocnego przeżywa, bardzo pomaga nam wejść w naprawdę w empatyczny kontakt, dojrzałe, dojrzale zareagować. I jeszcze z takich rzeczy, które chciałabym, żebyście tak z punktu widzenia, powiedziałabym takiego naukowego, przy tym usłyszeli ode mnie, to jest decentracja. Taki, taki termin, która mówi o postawie stanowiącej właśnie przeciwieństwo egocentryzmu, i jest to takie tworzenie w umyśle struktury poza ja, czyli oznacza postawienie się w sytuacji osoby innej niż ja, i uświadomienie sobie inności nie tylko własnych stanów emocjonalnych, ale też oznacza przyjęcie odmiennego punktu widzenia. I właśnie ta decentracja czyli przysłowiowe wchodzenie w czyjeś buty, ale z zachowaniem swojej odrębności to jest to, co chciałabym, żebyście teraz poćwiczyli. Zapraszam teraz do, do krótkiego ćwiczenia w parach.